mi się tak jak w tamtym roku. Taktykę, którą w tamtym roku, dała nam zwycięstwo. Po prostu ciągniemy dalej, idziemy za ciosem. I cztery treningi, krótko, szybko i na temat. Szybkie, dynamiczne, mocne. Będziemy działać. Drugi rok z rzędu mieliśmy gorszy tor, czyli płynęliśmy w większym prądzie. To też było widać, nie mogliśmy ich wyprzedzić, dopiero na samej końcówce się udało. I myślę, że zasłużenie. Wygraliśmy w przyszłym roku jeszcze raz i Puchar Przechodni będzie na naszą własność. Spora dawka adrenaliny, prawda, bo no, wyścig 1500 metrów to jest parę minut porządnego wysiłku. No także po połowie dystansu na pewno tutaj każdy od nas z Politechniki, jak i z przeciwników przeżywał pewien kryzys, ale no, widocznie widać, my lepiej go zażegnaliśmy i mogliśmy cieszyć się z końcowego zwycięstwa. Płynęłam dopiero pierwszy raz, ale było naprawdę fajnie. Na początku myślałam, że jednak uniwersytet nas wyprzedzi, ale później w tych ostatnich metrach chłopaki dali czadu i było naprawdę fajnie. Tak.